Witam serdecznie. W ostatniej, wrześniowej aktualizacji programu CGO dodaliśmy możliwość edycji klas użytków w działkach. Umożliwia to bezpośrednią zmianę danych o klasoużytkach w działce, nie wynikającą z matematycznego przecięcia konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych. Pokażę to Państwu na przykładzie. Proszę zobaczyć, mamy tutaj sporą działkę o numerze 2196/12. I jeśli podejrzymy ją w rozliczeniu klasoużytków, to otrzymujemy takie wartości. Powiedzmy, że z jakiegoś powodu ja chciałabym te wartości zaokrąglić do arów. Mogę to zrobić w trzech miejscach. Po pierwsze w edycji działki, czyli klikam prawym klawiszem myszy, ustaw edytowalną plus edycja. I proszę zobaczyć, mam tutaj przycisk edycja klasoużytków. W tym miejscu mogę zedytować ich powierzchnię. I automatycznie po wyedytowaniu tych powierzchni otrzymuję również wyedytowaną sumę. W tym miejscu mogę także zmienić wartości atrybutów OFU, OZU i OZK i oczywiście wszystkie te zmiany po zapisaniu zostaną wyeksportowane jako atrybut tej działki do pliku GML. Zapisuję obiekt i otrzymuję już zedytowane klasoużytki. Kolejnym miejscem, w którym mogę wykonać edycję klasoużytków, jest baza danych tryb przeglądania pojedynczego rekordu oraz informacja o obiektach, czyli pełna baza danych wszystkich działek. Po wybraniu działki, proszę zobaczyć, informacja o obiektach, czyli w pełnej bazie danych, mam możliwość wyedytowania klasoużytków przyciskiem w tym miejscu. Ponadto pod prawym klawiszem myszy również mamy możliwość edycji klasoużytków. Dodatkowo mamy do tego skrót klawiszowy Ctrl plus L. Ponadto, jeśli wybierzemy sobie, wrócimy do tej naszej działki, proszę zobaczyć, mamy tutaj też możliwość edycji klasy użytków pod przyciskiem taki zielony prostokącik. Również możemy te klasy użytki wyedytować.